Troszeczkę z nim się ścigałem, bynajmniej moje początki były, jestem trochę młodszy. Zawsze to jak Rysiek przyjechał na wyścig, to już każdy obok Rysiek Szurkowski przyjechał, nie? I każdy chciał tam koło niego stanąć, szczególnie jak on reprezentował jeszcze w tym czasie Dolmen Wrocław. To dopiero była wielka klasa, wielki klub i no i wielcy tam zawodnicy. No było parę wyścigów takich, że żeśmy się tam spinali na finisz. Wiadomo, że szans akurat ja nie miałem, ale zawsze to, te wspomnienia pozostały, że z Ryśkiem finiszowałem, przegrałem, ale zawsze się starałem finiszować na swoje możliwości. Także tutaj Rysiek, gdzie by się nie zjawił, tam zawsze już to jedno miejsce trzeba było liczyć do tyłu. Pamiętam wyścigi takie jak po ziemi opolskiej, które odbywały się na terenie powiatu opolskiego ze startami w Opolu i metą w Opolu i Wozimku. Później wyścig w kryteriach, wielka nagroda Wrocławia, na kryteriach nocnych w Katowicach się ścigałem, w Chorzowie, na Mistrzostwach Polski w Nowym Sączu na przykład. Czy drużyna Mistrzostw Polski, czy jazda dwójkami, no tam spotykaliśmy się na wyścigach. Mety w Opolu, Rysiek finiszował. No jeszcze Staszy Szosza też był. No i na tych wyścigach po ziemi opolskiej. Później już jako miałem kontakt z Ryszkiem jako trener kadry, bo jak wiadomo za Joachim Chalupczo, kiedy przechodził z juniora młodszego do tych seniorów, bo wcześniej mówił o seniorzy, to Rysiek akurat w tym czasie był trenerem kadry, a asystentem był Wacek Skarul. Także trafił akurat do wielkiego mistrza i z tego się urodził, chociaż był już Joachim wielkim talentem w kategorii junior, ale kiedy trafił do Ryśka, do kadry i udział w wyścigu pokoju, mistrzostwa świata i tak dalej, to w tym czasie właśnie miałem kontakt z Ryśkiem jako trener kadry, ja jako klubowy. Jeszcze oprócz tego wyścigi, które organizowałem w Chrząstowicach, na przykład to Rysiek był zaproszony jako gość honorowy. Rysiek to był taki komputerowy w tych latach. Komputerów jeszcze tak nie było, ale Rysiek miał w głowie komputer. To postanowił, to wszystko realizował i nawet w peletonie, jeśli tam czy w jakimś ucieczce ktoś nie miał tego przełożenia co Rysiek, to też wypatrzył to. To było mistrzowskie spojrzenie zawsze Ryśka. No i zawsze stonowana wypowiedź, nigdy agresji. Zawsze porozmawiał, jakieś tam uwagi jak miał, czy coś przekazać, bo na trasie różne rzeczy się działy, także, ale nigdy, żeby tam skakać do oczu, zawsze spokojny, jak do samego końca. No dzisiaj to mi się wydaje, że największy zawodnik Polski, wszechczasów można tak powiedzieć. Nie ma lepszego już.